Widzowie, dzisiaj nagrywam sobie kolejne 50, a właściwie nie kolejne, bo już nagrywałem 10 i hardcore, ale będzie to na innym świecie. Zostawcie suba, lajka, bo dużo na to naprawdę godzin poświęciłem. No i co? Myślę, że wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Więc dnia pierwszego, jak zwykle, zrobiłem kill off, wkopałem się, zebrałem kobla, poszedłem zabić parę zwierząt, oczywiście, żeby zebrać jedzenie, jak żeby inaczej. Odwiedziłem wioskę i u kowala spotkałem diamenty, zbroję i kill off żelazny, który nam się później przyda. No i co? Później poszedłem znowu zbierać jedzenie, bo tego jedzenia naprawdę później dużo będę potrzebował, więc idziemy do nederu. Zszedłem do kopalni, znalazłem swoje pierwsze diamenty w kopalni, w sensie wiecie. Tutaj taka akcja, gdzie mogłem zginąć, ale się wyratowałem przed creeperem i dwoma szkieletami. Nic niby specjalnego, no ale prawie zginąłem, jak to w sumie pokazałem. No i co? Drugiego dnia zacząłem przepalać całe żelazo, które zebrałem w cave'ie. Zrobiłem sobie budki, bo budków nie miałem z tego kowala. Zebrałem tutaj wodę. No i później poszedłem zabić golema z wioski, bo nie wiem, czemu tego jeszcze nie zrobiłem. Zacząłem wkopywać się znowu do podziemi. Zacząłem zbierać obsydian. Tutaj macie, jak prawie mi zabił creeper z zaskoczenia, jak kupiłem obsydian. Zebrałem 14 obsydianów, bo 4 później potrzebowałem na enchant, no i się przespałem. Kolejnego dnia zacząłem wychodzić z kopalni, zrobiłem portal tutaj na powierzchni. Tutaj byłem po gravel i właśnie go zapaliłem. Poszedłem trzeciego dnia już do netheru. Dnia czwartego tutaj zacząłem farmić blaze spawn, jak znalazłem w fortece. No tutaj macie taką so close, można powiedzieć, akcję. Tutaj ostatnia pałka, bo miałem 6, teraz będę miał 7. No i tak, wróciłem się do normalnego świata dnia czwartego jeszcze. No i tutaj od razu poszedłem spać po prostu. Kolejnego dnia piątego odłożyłem tutaj wszystkie takie bardziej znaczące itemki, bo nie chciałem wszystkiego przy sobie trzymać. I poszedłem szukać bastiona, bo chciałem zebrać szybko perełki. Tutaj macie, jak się dobudowywałem do tego bastiona. No i dnia szóstego byłem tutaj już się trajdować z piglinami. Pigliny mi raczej nic dobrego nie dały. Tutaj macie, jak zacząłem kopać złoto. Bo raczej po prostu nic nie znalazłem. W sensie te pigliny nic mi nie chciały trajdować, ale kopałem złoto dalej. Jak widzicie, tutaj macie, nie wiem czemu taki długi fragment, jak kopałem złoto, w sensie jak craftowałem. No i zacząłem dnia siódmego wracać do normalnego świata, bo zobaczyłem, że nic mi totalnie nie dropią te pigliny. Wziąłem wszystkie itemki, zacząłem skopywać portal. No i później zacząłem szukać fortecy z 6 end perłami. Tutaj... A, dobra, miałem więcej, ale nie skraftowałem. Dnia 8 cały czas kontynuowałem podróż. Zacząłem jeszcze bić również te krowy. No i spotkałem... No i później sobie spotkałem Stronghold. Macie kawałek, jak szukałem. W późniejszym czasie znalazłem bibliotekę, zacząłem oczywiście skopywać na, żebym miał później na biblioteczki do enchantu. Znalazłem tutaj Normana, bo jak wcześniej może widzieliście, znalazłem mnie z dotykiem 3 i nie wypadły żadne perełki. Tutaj macie fragment, w którym znalazłem portal. Zebrałem tutaj złoto. No i w późniejszym czasie zbudowałem tutaj obok portal. Tu macie Silverfish mnie, może nie prawie zabił, ale no, było blisko. Wszedłem oczywiście do netheru, bo inaczej po prostu myślę, żeby to nie dało się tam wejść. No i kolejnego 9 dnia postanowiłem, że zajmę się taktyką bicia tych endermanów, bo na tej wersji, co ja byłem, czyli 1.18, tak słabo z tych dropów dropią perły, że po prostu wolałem pozabijać te etki, a w netherze na pewnych biomach jest ich dużo. Tutaj macie fragment właśnie, jak się biłem. Chciałem zabić mieczem, no i coś mi nie wyszło, bo ten miecz ma tak mało użyć. No ale cóż, tak bywa. Cały czas mi ten Enderman tu uciekał. No i teraz chciałem go obić siekierką, no ale go zabiłem. Po raz kolejny nic nie wypadło. Macie kolejną akcję, gdzie zabiłem, no i kolejnego Endermana.
Jak widzicie, miałem totalnego pecha, bo w ogóle mi te Ender Pearl nie wypadały. No tutaj macie, jak już wypadła pierwsza, nie pierwsza, ale tam miałem już wcześniej jakieś perełki. Tutaj macie kolejnego Endermana i piglina jakiegoś. Ogólnie później chciałem tego Endermana zabić, oczywiście, no jakby takie głupie gadanie trochę. Macie tutaj, wróciłem się do portalu, chciałem wracać do domu i patrzcie, ile Endermanów tu było. Oczywiście chciałem ich teraz zabić, żeby nas dla bezpieczeństwa perełki, jakby tutaj coś mnie tam chciało zabić. Zacząłem jeszcze przed wejściem do Endu wychodzić na powierzchnię, bo tam potrzebowałem zdobyć sobie trochę jedzenia. Jak zebrałem trochę jedzenia, to chciałem je przepalić w piecykach, rozłożyłem piecyki, oczywiście dałem tam węgla, no i później jedzenie, zacząłem się przepalać, tutaj macie mój ekwipunek, jak to mniej więcej wyglądało. Zacząłem wyjmować jedzenie, cyk, tutaj macie, jak już chciałem wchodzić do netheru, no i tak mniej więcej się prezentowałem, jak chciałem już wejść do tego netheru, cyk, wchodzę, no i cóż. Zaczęła się walka ze smokiem, jeszcze dnia 10, chociaż większość zrobiłem właśnie dnia 11, jak tutaj widzicie. Smok już tu miał bardzo lowa, no i po prostu czekałem, aż zleci mi ostatni raz, jak będę zleciła. Tutaj macie, jak mnie zabił. I tu, jak trochę idiota, poczekałem w portalu, zamiast poczekać, aż smok wróci expa. No ale później zobaczycie, że wróciłem się do tego endu. Pozabijałem trochę jeszcze etków, żebym miał do End City jak wejść. Jak widzicie, tu byłem w End City już z odebranym levelem ze smoka, bo 67 miałem. Zacząłem iść w stronę End City, bo sobie zlokatowałem na internecie stronka, gdzie się lokatuję. Znalazłem End City, oczywiście na wstępie spotkały mnie te głupie szalkery. Później tepnąłem się perełką do statku. Chwilę później zebrałem elytrę, którą tutaj macie. Oczywiście musiał mnie szalker spotkać, którego musiałem wyjaśnić. Cyk, zdobyłem elytrę. Tutaj macie jeszcze w skrzynkach jakieś itemki, które wziąłem, które mi się później trochę przydały. Trochę złota. Zebrałem jeszcze sobie maskę smoka, do której będę chodził chyba do dnia 50. Tutaj macie fragment, gdzie spotkałem skrzynkę. Chciałem też zabrać... jak to się nazywało, Ender Chesta, ale nie miałem w ogóle Sneak Toucha, żeby go zebrać, więc no niestety mi się to nie udało. A w tej skrzynce zaraz powinno się ukazać, co spotkałem. A dokładnie było to, no, praktycznie całe diamentowe EQ razem z mieczem. Tak się prezentowało moje EQ po wyjściu z End City. Zebrałem jeszcze jajko smoka dnia 14. I cyk, proszę bardzo. Zebrałem. Wróciłem, zrobiłem szalkera, do którego właściwie wrzuciłem itemki, przefarbowałem go na niebiesko, zebrałem portal, bo uznałem, że nie ma sensu tam dalej siedzieć i zacząłem wracać w stronę spawna. Później, jak wróciłem, zacząłem przygotowywać miejsce na dom, zatem załatałem wszystkie dziury, które tam się zrobiły, czyli tam, które były już po wygenerowaniu świata, teraz kopałem. Postawiłem pierwsze skrzynki, no i mniej więcej tak zakończył się dzień 15. Dzień 16 zacząłem od zebrania Blackstone'a na mój dom. Tutaj, jak widzicie, miałem takie mniej więcej, jak chciałem, żeby wyglądał mój dom. Poszedłem zbierać jeszcze trochę drewna. Tutaj macie, jak mniej więcej już ten dom wyglądał. Poszedłem oczywiście spać. Dzień 17 rozpoczął się od tego, że zacząłem zbierać kwarc na dom. Plus oczywiście level, ale levela miałem dużo, to tam nieważne. Zacząłem tutaj przenosić itemki. Zacząłem robić podłogę, przyniosłem enchant. No i mniej więcej tak się zakończył dzień... A nie, jeszcze w dniu 19 byłem w kopalni i zabrałem trochę piasku. Tutaj macie, jak uzupełniałem jeszcze okna. No i poszedłem spać. Dzień 20 zaczął się od tego, że poszedłem do netheru, do fortecy, szukać name taga, który był mi potrzebny na farmę żelaza. Tam go nie spotkałem i w dniu 21, jak widzicie, poszedłem do mineshaft, znalazłem. Wyszedłem sobie naturalnie z kopalni. Dnia 22 byłem w bazie, zrobiłem sobie drzwi z tego lepszego drewna, które wyglądają o niebo lepiej, że tak powiem, bo te normalne to tak trochę oczy bolą. Przygotowałem itemki, które były mi potrzebne jakby do zrobienia farmy. Dnia 23 poszedłem do kopalni, zebrałem trochę lapisu, wyszedłem z kopalni, no i właściwie tak się zakończył dzień, bardzo krótki swoją drogą.
24. Co zrobiłem dnia 24? Przygotowałem miejsce na farmę, czyli coś bardzo potrzebnego. Zacząłem transportować villagerów. Trzech dokładnie, jeżeli ktoś by był ciekawy. No i właściwie dzień 25 się zakończył przetransportowaniem trzech villagerów. Dnia 26 zrobiłem jeszcze sobie dach nad tą farmą, żeby tam nic nie spadło, ani wiecie, o co chodzi. Zrobiłem tutaj również, nie wiem, sobie tak po prostu nad głową postawiłem jajko, nie wiem dlaczego. Zniszczyłem golema, który był koło mojej willi. No i tutaj chyba było fragment, jak tam, jak nie zrobiłem motera. Tutaj macie fragment również, jak złapałem villagera do mojej farmy. Przetransportowałem również kolejnych dwóch villagerów do takiej jakby osady, no w sensie taki domek im zrobiłem. Tutaj macie, jak mniej więcej zrobiłem sobie dnia 28 i 7, dokończyłem farmę, ponieważ już mi wtedy działało zbieranie żelaza. Macie tutaj, jak zebrałem portal, poszedłem sobie spać. No i dzień 29 zacząłem od oświetlania terenu, w którym jest farma, żeby żaden mob mi tam, żeby ten golem się nie fokusował na żadnego innego moba, tylko żeby sobie tam spokojnie szedł na tego jednego zombiaka. Mniej więcej tak zakończył się dzień 30, jeszcze tutaj robiłem coś z terenem. No i jeszcze również dnia 30 zrobiłem sobie taką jakby, tak jakby zejście na dół, taką piwnicę. Wykopałem sobie tutaj jeszcze takie tunele, one później będą służyć, w sensie jeszcze nie w tym odcinku, bo nie dokończyłem tego, ale będą służyć. W dniu 31 spotkałem spawner, czyli coś bardzo mi wcześniej potrzebnego. Oświetliłem go, zabiłem zombiaki, tam w ogóle diamenty w tle, nawet nie wiem, czy je wykopałem wtedy. No i tutaj, jak widzicie, loot jakby niezbyt dobry, ale no, tak wygląda. Mineshaft kolejny, jakieś tam luty. Wróciłem na powierzchnię i dnia 31 poszedłem spać. A 32 dnia wybrałem się znowu do Netheru po kwarc, który był mi potrzebny i do domku, głównie do domku właściwie, i tak samo Blackstone, bo chciałem zacząć robić dach dla mojego domku. Wyruszyłem również na jakiś taki exploring lekki. Wykopałem trochę kobla, bo był mi potrzebny. Tam na... A nie, tutaj. Nie kopałem kobla bez powodu, tylko zrobiłem właśnie halę, gdzie będę trzymał sobie trzcinę dokładnie cukrową. No i tak mniej więcej zakończył się dzień 35. Dzień 36 zacząłem, uwaga, od budowania dachu, bo już prześladowało mnie to trochę i chciałem już to mieć dokończone, mimo że to najładniejsze nie było. Dzień 36 zakończony, 37 zaczął się również od budowania dachu. Tutaj również zacząłem trochę więcej wylewać przy trzcinie tej wody, no i poszedłem spać. 38 dnia zacząłem tradeować, znaczy wiecie, chciałem po prostu mending uzyskać, co mi się chwilę później udało, znaczy no nie taką chwilę, bo trochę spędziłem, no ale mending udało się zdobyć. Dokończyłem okna, trochę poświetlałem. Tutaj chciałem zrobić taką zarażarkę, tak potocznie mówiąc, bo chciałem zarażać villagerów, żeby dali mi tańsze ceny, no i poszedłem spać dnia 39. A dzień 40 zacząłem od dokończenia tej zarażarki, jak ja to nazwałem. Tutaj będą, o, zacząłem transportować villagerów. Co prawda ten jeden nie chciał mi stracić profesji, nie wiem dlaczego, no ale nie wiem, czemu tak było właściwie. Dnia 40, jak widzicie, tutaj dawałem sobie tych villagerów do tych wnęk. No i tutaj największa głupota, którą zrobiłem w tej serii, czyli zniszczyłem łóżko, bo chciałem ich przetransportować i dwóch padło mi do farmy. I później uznałem, że to i tak jest dobry moment, żeby przejść tą farmę, bo nie wiem, dwa staki w przeciągu kilku godzin mi wyprodukowało. Więc wiedziałem, że po prostu w tym miejscu strasznie słabe wyniki są. Ale mniejsza, przetransportowałem ostatniego villagera tutaj. Zamknąłem ich, w sensie tego jednego, no i tego drugiego, 41 dnia też zaraz zamknę. Dnia 42 zrobiłem sufit w moim domu, znaczy piętro właściwie. Tutaj szukałem jakiegoś lepszego enchantu dla tego villagera. Poszedłem zbierać drewno. No i tutaj macie kawałek, jak zacząłem zarażać tych villagerów, żeby lepsze ceny mi dali. Jak widzicie, zarazili się. Zombiaka próbowałem tu później odciągnąć. No i później zacząłem rozbierać tą farmę, bo uznałem właśnie, że ona nie ma sensu i po prostu
przygotowałem później miejsce na lepszą farmę, w sensie, tutaj macie nawet, jak zamknąłem villagera blisko tej nowej farmy, bo uznałem, że fajnie, jak będzie blisko mojego domu. Tu, jak widzicie, zacząłem już sobie stawiać te łóżka, posadziłem trochę więcej trzciny i najbardziej chyba monotonna część w tym filmie, czyli transportowanie villagerów z innej wioski. Trochę mi to zajęło, bo parę dni, jak widzicie tutaj, cyk, villager transportowany. Budowałem cały czas tory. Tutaj macie dnia 46, jak już tego villagera, pierwszego dopiero przetransportowałem. Dnia 46 również wieczorem, uznałem, że to nie ma sensu, bo transportowałem chyba 40 sztukami tor, w sensie tego jednego villagera, i musiałem tak niszczyć i stawiać. I dnia 47 skraftowałem te tory i ostatniego villagera dostarczyłem dnia 48. A dzień 49 zaczął się właściwie tak, że właśnie dotransportowałem tego villagera, posadziłem trochę więcej trzciny. Wieczorem chciałem jeszcze dodać tego zombiaka, ale mi się nie udało, to nawet macie moją próbę, jak to wyglądało. No trochę sfailowałem, no ale cóż, zrobimy to w kolejnych 50 dniach. Jak widzicie, no coś nie poszło, no spadł do golema. Dnia 50 jeszcze poszedłem do kopalni, zebrałem diamencika, trochę pokopałem jeszcze innych surowców, no i tak mniej więcej wyglądam ja po skończeniu tych 50 dni. Myślę, że Wam się odcinek podobał, jeżeli tak, i jeżeli chcecie, jakby, nie wiem, dać mi jakieś pomysły na farmy albo cokolwiek, zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i co? Czekajcie na 50 dni kolejne. Nara.